Aniela, daj mi włączyć kamerę, bo ty tak, mówisz ciekawe, że... Nie wolno. Nie, tam. Aniela, weź ten soczek odłóż, bo jak pijesz słodkie, to... To, bo kamera jest włączona. No tak. Dobrze. Już jest włączona kamera, dlatego że najciekawsze rzeczy się dzieją wtedy, kiedy kamera jest włączona. Tylko też wtedy przeklinasz, a nie wolno przeklinać, więc nie przeklinaj. Nie będę przeklinała, nie będę. Popatrz, ja nie zostawiam telefon oparty o moją kawę. Katarek? Troszkę, no katar mam, no właśnie katar mam trochę, bo ja jestem trochę chora w ogóle. Proszę, kamera jest włączona, Aniela mówi co chce. Co bym ci nie zadał jakiego pytania, to ty i tak mówisz co chcesz. Mówiliśmy o tym, co się dzisiaj wydarzy. Jest piękna pogoda, a tobie się nic nie chce. No, pierwszy taki dzień, że nie mam w sumie co dalej robić. Czy ty spełniałaś Daniela? Nie będziemy gadać o nim, nie. No, ale ty powiedziałeś, że chcesz go spotkać. Damiana, tego małolata, tego... Ach, innego tego, Damiana, tego nowego. To na D i to na D. Tego nowego. Rozumiem. Zresztą ja mam teraz dwóch już. Tak szybciutko powiem, że mam dwóch, bo Marka kolega na ognisku ostatnio też do mnie nie mnie podrywał. Pokazał mi na zdjęciu, ile on ma pieniędzy, wiesz, 50 tysięcy tam było na zdjęciu. Ono mnie tak. Poczekaj, jego niech kolega, poszuka w Google. Jego kolega. Nie wiem jak ma na imię, ale wiem gdzie mieszka. Może się do niego wybiorę, nie wiem. To faceci podrywają na takie zdjęcia, to ja nie wiedziałem. Tak, naprawdę to było jego, na jego łóżku. Pokazał mi na ognisku przy Marku, że a widziałaś tyle pieniędzy, a ja mu przewinęłam o swojej brzoskwince coś. Aniela, i tak, i Mark to wszystko słyszał, zagotował się bardzo przez to, a później właśnie on pod ten wszał mnie wtedy tam tak poturbował, że wiesz. Poczekaj, bo ja nie rozumiem, ty byłaś w warzywniaku w sklepie owocowym, co ty mówisz o... No, każdy się domyśli o co chodzi, no. Przewinęłam o czymś mu. Jak on ci pokazał... On mi pokazał pieniądze, a ja mu przewinęłam coś o swojej brzoskwince. A dlaczego nie o pomidorku? Pomidorek to jest płeć męska, a brzoskwinka to jest płeć żeńska. Ach, rozumiem. To jest ten pomidorek i ta brzoskwinka. Rozumiem. Każdy będzie wiedział, o co chodzi. A co to ma wspólnego z 50 tysiącami złotych? No, chciał się pochwalić, wiesz, jego kolega, to jest bardzo przystojny, wiesz. Siedzimy sobie na ognisku i no coś tam się chciał pochwalić, jak to facet, nie? Ja się pytam, co brzoskwinka ma wspólnego z 50 tysiącami. No jak, no, trzeba było się zemścić na... Znaczy nie było, nie, ja źle mówię. Po prostu to samo tak jakoś wyszło, jego kolega troszeczkę do mnie tak zbajerował mnie, no wiesz, trochę jestem ładna, no to mnie bawieruje, nie? W zeszłym roku już tam ja szłam przez działki, a on się pyta, czy się wyspałam. A ja wtedy z Hubertem byłam, ja mówię, co on do mnie mówi w ogóle, czy ja się wyspałam? Przecież z Hubertem jestem, co on do mnie pieprzy? Tak było. Wracamy do planu na to, co się dzisiaj wydarzy. Już nie chcę drążyć tego tematu owocowego. No ale ja mam powodzenie, no będę miała i nic na to nikt nie poradzi. No a plan dzisiejszy jest taki, to już powiedziałam, a w sumie to spontan. No nieważne co będzie dzisiaj, no aby żadnych nie było tutaj widzieć dzisiaj złych rzeczy się nie wydarzyło. Ale wiesz co, pogadajmy o tym, jak ty w ogóle spędzasz dni, jak twój dzień wygląda od rana do wieczora? Jak twoja noc wygląda od wieczora do rana? No, wiesz, śpię sobie pod tym teraz koloryferem dalej. Wczoraj mi w ogóle ukradli kołdrę, którą sobie znalazłam, bo ktoś wystawiał stare rzeczy. Piękna, pachnąca, biała kołdra. Zostawiłam ją na tej klatce, już mi ktoś ją zawinął, rozumiesz? Dzisiaj spałam otulona w dywanie. Po prostu dywanem musiałam się przykryć. A skąd wziąłeś dywan? To jest tam był. Śmieszne, kurde, bo tam jest zimno. No to nie jest śmieszne. Bo kaloryfer wyłączyli, bo jest ciepło teraz. Ale dlatego... ten dywan tam leży na tej klatce, tak? No teraz ja go przestawiłam tak, no, bardzo wyżej tam, wiesz. I ty się owinęłaś dywanem? Tak, musiałam się owinąć dywanem, żeby, bo jednak jak się nie przykryje, to źle mi się śpi. No wiadomo. No to dobra, no to jest jedna kwestia. Nawet poduszkę miałam.
wszystko mi zawinęli, tak jak Irokezowi, wiesz, bo ja pamiętam, był odcinek z Irokezem, że on zostawił. Aha. Że on zostawił rzeczy i mu wszystko zawinęli. Był ten odcinek, nie? Że wszystko mu no, w ogóle... No, nieraz mu zawinęli, tak. Miał ten cały tobołek swój i mu go zawinęli Aniela, tak. Ja ci on muszę... siedzi, wszystko mi zawinęli. Ja mówię, boż. Muszę cię zapytać o bluzę, bo zmieniłaś bluzę. No zmieniłam, no zmieniłam, no Jezu, no ale to nieważne, to ja chodzi mi o to, gdzie te rzeczy masz, nosisz. Tu cały czas to samo. Rozumiem. Ja wyrzucam, kupuję sobie nowe. Zapięłaś wysoko teraz ten swój kubraczek i w ten sposób zasłoniłaś mikrofon. A. O. O, bardzo dziękuję. Nieważne, w lato jak będzie tak ciepło, gorąco, to dopiero ja się jakby ogarnę, tak jakby będę bardziej o siebie dbała, wiesz, będę miała paznokcie zrobione, sobie kupię klapki, wtedy nie trzeba dużo tak jakoś, co to jest za dywan? Czy to jest taki szeroki dywan wielki, czy to jest taki bardziej chodnik? Latający, wiesz? Latający dywan. Latający, tak. Tak, to... Jacek, to jest latający dywan. I się w niego ja zawijasz? Ja się z tego rano śmiałam. I masz lot, tak? Aladyński latający dywan. Samo dzisiaj to się śmiałam z tego właśnie rano, jak ale ten dywan się to obudziłam. Dywan, wiesz? Który tam po prostu na klatce leży, tak? On tam po prostu jest. Nie, nie, sąsiedniej klatki ktoś zostawił, też wystawił na. Rozumiem. Żeby ktoś sobie wziął, czy miał tam wywieźć na śmietnik. Mhm. No ale z tą kołdrą, taka cieniutka, puchowa, fajna kołda, a cieplutka. I widzisz, już nie ma. Ale to ciekawe, jak kreatywność ludzka pracuje w kryzysie. Ja tam, nawet na tej klatce, ja ci powiem, że ja tam nawet sprzątam czasem, bo ja tam palę, wiesz, czasem. I czasem ja tam myję tą podłogę, tak, przecieram ją jakimś płynem, na przykład do płukania, żeby ładnie pachniało, żeby nie mówili, że tam brudas leży, bo nie będą mi pozwalali tam już spać, prawda? Mhm. I no mówię ci szczerze, że przecież ta torba, to kołdra była czyściutka, to było tak w kąciku sobie staje na torbę, to nie było taki tobu ten, ja zostawiałam też, widzisz jakie to są ludzie, zawinęli mi to, ukradli po prostu, ukradli kiedyś tam kurtkę, zostawiałam nową i też ukradli, ktoś tam musi schodzić jak mnie nie ma, wiesz? Mówiliśmy o tym, jak twój dzień wygląda, więc już wiemy, odwinęłaś się rano z dywanu i co dalej? Poszłam do łazienki. Dzisiaj był dzień taki z twoim spotkaniem, a jak z tobą się nie spotykam, to potem idę i po prostu idę do łazienki, ładuję sobie telefon. A gdzie ta łazienka jest? No w różnych łazienkach. Tutaj nie ładuję, bo tutaj mnie wyganiają. Czyli a z innej łazienki mnie nie wyganiają. Z tego Rosmana jest tak miło, mnie tutaj od roku się tu maluje, nikt mi nic nie powiedział. Mówisz nikt, o łazience w metrze? Nigdy. Tak, tak. A z innego Rossmana się głupio mnie pyta, czy ja testerów używam. Przecież ja się do niej pytałam, czy ja wyglądam jakąś głupią, że pierwszy raz się maluję, że pani się mnie pyta, że ja nie wiem, czy testerów używać. Ile razy była taka sytuacja? One naprawdę mnie mają taką idiotkę, przecież to widać, że ja wiem, jak kosmetyków używać, że ja się na tym znam. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, mianowicie, jeżeli używanie testerów jest powszechne, to czy ta kolejna kobieta, która chce użyć tego testeru, nie ma takiej obawy, że ta pomadka, czy tam ta szczoteczka, czy tam ten dorzęs, ten taki świderek, czy tam coś innego, że było używane przez inną, na przykład, nie wiem, ja z tym gąbka z pudrem, że ktoś inny sobie smarował tym po buzi. Tak, że ja się tego nie brzydzę, no. Jeszcze nie mam takiej zniszczonej buzi, żeby mi tak zaszkodziło, żebym jakiegoś syfa dostała na buzi, nie. A inne kobiety też chętnie korzystają z tego? No one sobie malują rękę, albo też malują, widzę, że na twarz nakładają, ale każdy jak chce, no. Rozumiem. Ja często myję swoją twarz, też dezynfekuję to mnie. I co dalej, jeżeli nie spotykasz się ze mną, to jak ten ranek dalej wygląda? Właśnie idę do Rossmana się później pomalować, albo do McDonalda sobie posiedzieć kilka godzin. Weekendów nie za bardzo lubię, bo weekendy są takie męczące dla mnie. Wiesz, ja lubię poniedziałek, ja jednak lubię poniedziałek. A weekendy są męczące, bo w McDonaldach dużo ludzi? Ja nie imprezuję w piątki nigdy. Ja wczoraj przyszłam... Tam się położyłam już o 19, wiesz? Już tak miałam dosyć. Już wiem, że wszyscy wczoraj się pochlali.
poćpali, pożygali i tak dalej. Dlatego ja w tym nie uczestniczę, bo za dużo jest wtedy ludzi na mieście. Ja wtedy nie mam z kim, to co, sama będę łazić, wiesz. Na pewno bym kogoś znalazła, ale to po co? To ja nie chcę. Ja unikam piątek w ogóle, wieczorem idę do siebie i śpię. Czyli czas spędzasz w fast foodach. A czy jest tak, że ktoś tam cię zaczepia, chce ci postawić kawę, czy tam śniadanie? No, nie w ten sposób mnie zaczepia, bo ostatnio tak babka powiedziała, że ja śpię w McDonaldzie. To była nieprawda, bo zrobiłam zamówienie. Ładowałam sobie telefon i ochrona do mnie przychodzi, żeby mu opuściła. Ile razy ja tam piwo piłam i nikt mi nic nie powiedział. Ile razy? Menadżerka jakaś. I ona mówi, pani zamówienia nie zrobiła. Nie zrobiłam. Ja jej wyciągnął paragon tutaj z tą datą, z tą godziną, jak nie zamówiłam. W ogóle nie mam jej bezpodstawnie. Ja mogłabym na nią skargę napisać. Oczywiście. Bo pisałam już nieraz skargi na ludzi, którzy mi źle postąpili. To ty taka roszczeniowa jesteś troszkę, tak? No ja umiem pisać takie pisma, wiesz, na bieżąco, tutaj mi daj kartkę i mam coś napisać tutaj od razu. Na bieżąco wszyscy, a później kiedyś właśnie babka źle mnie potraktowała, ta sprzedawczyni w Oszonie. Napisałam skargę na nią, ona powiedziała do mnie idź stąd. To ja w cudzysłowie idź stąd, prawidłowo napisałam. Tuż po tym zdarzeniu napisałam, ja od razu dałam tą kartkę, rozumiem, ze skargą. A później na Wileńskim mi mówią, tak się rozniosło to, to się tak rozniosło, rozumiesz, po Warszawie trochę, że to się zdarzyło na Grochowie, idę na Wileński zrobić, rozumiesz, zakupy i ochroniarz mówi do mnie dzień dobry. Aha. Ochroniarz mówi do mnie dzień dobry pani. Tak się wszyscy dowiedzieli. I przecież na mnie to jest taki hejt z tego powodu, że ja... Widzisz, jaka to odpowiedzialność jest wielka, jak zostajesz ojcem? Na kolejne 30 lat. No dobra, 25, 24, 3, no nie wiem. Różnie to bywa. Ale ten pan tak będzie zginał kark przez kolejne... 20 parę lat. No zobaczymy, no wiesz, niektóre dziewczyny to w ogóle wcześniej ode mnie wyszły z domu, już jako 16 lat miały, wiesz, ja to już i tak późno z tego domu wyszłam. Aniela, co się dzieje potem dalej? Siedzisz tam kilka godzin w takim miejscu i co dalej się dzieje? Jak sobie dalej organizujesz czas? Relaksuję, myślę po prostu, myślę dużo, myślę o swoim życiu, żeby to się poukładało w głowie mojej. I ona nie jest taka chora, jakby się komu wydawało. I jak uwierz mi, że są dziewczyny naprawdę chore psychicznie, które rodzice 30-latkę ubezwłasną uwolnili. Mhm. Ja słyszałem chora o takich przypadkach. Psychicznie. Ubezwłasnowili, mieli do tego prawo. Tak, oczywiście. I to też jest... I ona mówi, że to jest gorsze niż więzienie. Ale to służy tym ludziom, wiesz? Ona tak samo się awanturowała z rodzicami. Tak samo piła, to była właśnie moja przyjaciółka, ale ona była taka sympatyczna. A czy to jej pomogło to ubezwłasnowolnienie? Nie wiem, już teraz nie słyszę, co się z nią dzieje. Ona mi się czasem śni, ale śni się, że ma dziecko, nie wiem. Aniela, jak wygląda druga część dnia, czy twoje południe, jak wychodzisz z tego fast fooda, co dalej ze sobą robisz? A no właśnie, pierwsza część dnia to właśnie taka jest, że jestem w McDonaldzie albo pomagam trochę ludziom. Chodzę i daję im drobne jakieś, albo widzę panią z pieskiem, to coś tam, wiesz. Jakieś drobne wrzucam, a później upiję się, bo mam ochotę na piwo i mnie coś opętuje. I ja po prostu drę się na przykład na ludzi bezpodstawnie. Aniela, czyli ten cały poranek i wczesne południe to jest takie raczej przygotowywanie do tego, żeby wieczorem gdzieś tam zaimprezować. No ja nie imprezuję w piątki. Ja w weekend nie imprezuję, bo jakoś nie mam weny, wiesz, mi się tak nie chce. Ja wolę sobie ten dzień odleżeć. Odleżeć sobie gdzieś w kąciku, tam gdzie nie ma ludzi, posiedzieć. Aniela, a czy bywa tak, że się rano odwijasz z tego dywanu? Czy dywana? Nie dywanu, wiem. Dywanu. Dywanu, dobrze, sprawdzimy to potem. Że się rano odwijasz z tego dywanu tylko po to, żeby
wieczorem się w niego znowu zawinąć, a przez cały dzień nikogo nie spotykasz, nic się nie dzieje, tylko jak gdyby czekasz na coś i ten dzień właśnie, to przecieka przez palce. Właśnie, to jest piękny dzień, jak nikt się do mnie nie przyczepi. To jest wtedy piękny dzień. Bo oni po prostu jak coś do mnie nie powiedzą, co jakiś dzień nie ma takiego, żeby ktoś się do mnie nie przyczepił o taką głupotę, że ja sobie telefon ładuję w łazience i ona od razu po dyżurną dzwoni. No to przepraszam, no ale no jak można komuś nie popsuć dnia? Mm-hmm. Po co ona mnie nie omija? Ale ja znalazłam sobie taką łazienkę, że tam już nikt mi nic nie powie. Nikt. Polaki tam pracują, a tam Ukraińcy, oni są tacy złośliwi dla mnie, wiesz. A jak istotne... Prąd jest ten sam w całej Warszawie. A jak istotne w ciągu takiego twojego przeciętnego dnia jest to, żeby gdzieś tam zaimprezować? To w poniedziałki tylko. Tylko w poniedziałki ja mam coś takiego do imprezowania. Ale wiatr przywrócił mi telefon. Żeby imprezować, wiesz? Aha. Ale już na razie sobie imprezy odpuszczam. Aniela, ale ja no, znam cię bardzo długo, spotykamy się o różnych porach tygodnia i ty imprezujesz... O, ptaszek, zobacz! To jest jakiś gawron, tak mi się wydaje. O, filmujemy gawrona. W każdym razie wydaje mi się, że ty nie tylko w Przepraszam. Że ty nie tylko w poniedziałki imprezujesz. Znaczy, picie to jest picie, a impreza to jest impreza. No, nie lubię weekendów. Ja i tak nie lubię weekendów. Się dłużą, takie są dla mnie smutne, takie jakieś takie... No tydzień jest jednak, wiesz, tydzień jest jednak... Nie wiem, czy ty też to odczuwasz, ale ja bardzo to odczuwam, że jednak w tygodniu jakoś lepszy mam humor. W poniedziałku to mi się tak poprawia humor, że już mi się chce żyć. Dobre pytanie zadałaś, czy ja odczuwam, Nade mną jest coś takiego jak karma medyczna, bo mam jeszcze za zapłacenia szpital. Tam parę stówek. Ja muszę to zapłacić, bo inaczej to może przez to taki los mam. Ja zapłaciłam na razie stówę tam. A dlaczego musisz zapłacić za szpital? Bo o pobicie właśnie kiedyś musiałam zrobić sobie tak jakby taką, to się nie nazywa obdukcja, ale nie pamiętam słowa. To badali mnie, jakie mam obrażenia wewnętrzne, no to się zewnętrzne, nazywa tutaj jakieś... Aha. I musisz za to zapłacić, tak? Ja właśnie zapłaciłam za to, ktoś to mnie pobił, on powinien za to płacić, a nie ja jeszcze. No nie mam ubezpieczenia, to ja muszę płacić, dlatego ja nie mogę chorować, wiesz? Mhm. Też. Nie mogę chorować, bo jak ja zachoruję, no to kto mnie będzie leczył? Gdzie ja? A jaki będzie dzisiaj dzień? Sympatyczny, miły? Imprezowy? Mówię, że tak, no ja tu czekam aż do wieczora, żeby się położyć, że o 19 to już tam zmykam i ten, wiesz? Ja już zmykam, tam się kładę i aż do niedzieli. Niedziela jakoś przejdzie, ale już odstawiłam naprawdę, już dwa tygodnie jestem czysta, bez prochów, więc jestem trochę z siebie dumna, tylko na piwku się trzymam teraz i tylko tyle. Dzięki Aniela za rozmowę. No dziękuję.